Drużyny w pierwszej połowie grały w następującym zestawieniu. Goście Pogoń Świebodzin, w bramce z numerem 99 wychowanek Żarskiego Promienia Michael Mikołajczyk, z 19 Tomasz Cenin, z 14 Patryk Weiss, z 3 Bogumił Mike, z 5 Paweł Wojtysiak, z 13 Paweł Zieliński, z 8 Filip Kiliński, z 10 Bartosz Świrsz, z 9 Bartosz Knop, z 11 Tomasz Puncewicz i z 16 Michał Maślenik. I skład Promienia: w bramce Tomasz Kowalczyk, z 13 Łukasz Świtkiewicz, z 14 Dariusz Piechowiak, z 2 Maciej Łazar, który odniósł kontuzję, w jego miejsce wszedł Bartosz Kosman, z 4 Michał Pańko, z 10 Jarosław Gad, z 8 Maciej Kwiatkowski, z 11 Filip Piskoła, z 9 Dariusz Bryjak, z 6 Łukasz Czyżyk i z 16 Daniel Gałach. A dzisiejsze spotkanie prowadzą jako arbiter główny Robert Parysek i asystenci Tomasz Baruch i Grzegorz Nalepa, Dolnośląskie Kolegium Sędziów. Sędzia patrzy, spalone dobrze! Sędzia, że tam miałeś całe tyły, nie ma i Promień w Lubuskich Derbach prowadzi z Pogonią Świebodzin 3-0. Promień 3, Pogoń 0. Promień w Lubuskich Derbach pokonuje Pogoń Świebodzin 3-0. Ogromne brawa dla żarskich zawodników, a bramki dla naszego zespołu strzelili 2. Daniel Gałach i Łukasz Czyżyk. Ogromne brawa! A w następnej kolejce Promień zmierzy się na wyjeździe z Motobi Bystrzyca Kąty Wrocławskie, a 1 maja zapraszamy na stadion. Promień będzie podejmował wicelitera rozgrywek i Lankę Rzepin. Początek meczu, godzina 14. Serdecznie zapraszamy. Musieliśmy coś zmienić tutaj, bo troszkę nie szło nam w ofensywie szczególnie. Pozmieniałem trochę pozycję, ale poniekąd to było też skierowane tym, że mamy kilku zawodników kontuzjowanych. No i praktycznie musieliśmy ten zespół tak poprzestawiać. A w tym jest głowa trenera, żeby to ustawić w taki sposób, żeby to funkcjonowało między innymi. I tutaj się cieszę, że wyszło to z Danielem Gałachem na środku ataku, gdzie Daniel strzelił 2 bramki, był aktywnym zawodnikiem. Wyszło też to na zdrowie Łukaszowi Czyżykowi, który wchodząc z drugiej linii stwarzał zagrożenie. I myślę, zastanowimy się nad takim ustawieniem na przyszłość. Właśnie to jeszcze pytanie do trenera gości. Czymś zaskoczył pana Promień? To znaczy, niczym nas praktycznie, można powiedzieć, nie zaskoczył. No, my popełniliśmy dzisiaj bardzo dużo błędów. Wynikają one też z tego, że nie mamy na tą chwilę 5 ludzi, którzy grali jeszcze w pierwszym meczu w podstawowym składzie. No, te kontuzje nas tutaj troszeczkę męczą i nie wiem, jak to długo jeszcze potrwa. Być może za tydzień już będziemy mogli wyjść w normalnym składzie, bo to już troszeczkę trwa. No, też nie ulega wątpliwości, że po meczu z Głogowem troszeczkę nam tutaj opadły emocje w drużynie i nie ma już tego animuszu. A jakieś specjalne zdanie taktyczne pan zastosował przeciwko Promieniu dzisiaj? Bo jak wiadomo, ciężko się często gra na stadionie przez zwycięstwo. My praktycznie w każdym meczu gramy tak samo. Po prostu tutaj nam nie wyszło, bo ci zamiennicy, którzy weszli za tamtych, nie spełniają tej roli, którą powinni robić. Są to młodzi chłopcy, nieugrani jeszcze, także mają czas. Czy w kolejnych meczach będziemy widzieć takie ustawienie właśnie, bo nie na przodzie?
No, na pewno to rozpatrzymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, wrócą nam, mam nadzieję, zawodnicy jak Mariusz Hanskiś, jak Bartek Błoński, którzy stanowią trzon naszej obrony. Coraz lepiej widzę już z Radkiem Tobiaszem, także być może nam niedługo Radek Tobiasz wróci i może na połowę maja będzie do grania. Po zawodu również Gracek Arkuszewski za żółte kartki. No, mamy kilka wariantów. No, dzisiaj akurat sprawdziliśmy ten wariant, okazał się dobry. Będziemy próbować dalej, żeby grać z taką pasją przede wszystkim i żeby wygrywać mecze. Panie trenerze, pytanie pana Roberta. Najpierw mieliśmy remis, potem dwie porażki. Czy to znaczy, że odblokowaliśmy się? Ja powiem, że my w każdym meczu stwarzamy dużo sytuacji bramkowych. Jak my strzelamy, ja bym się martwił, gdyby zespół nie stwarzał sytuacji bramkowych. Albo żeby było coś naprawdę, jakieś katastrofalne błędy w obronie. No. Ale wydaje mi się, że tutaj ta skuteczność przede wszystkim, bo zarówno z Międzyrzeczem, no może ten mecz z Dzierżoniowym, a gdzie na mnie wyszedł, gdzie też mieliśmy sytuacje bramkowe, no tam troszkę żeśmy byli tacy zaspani na tym meczu. W meczu w Świętoszowie graliśmy piłką, ale przeciwnik strzelał bramki, niestety też mieliśmy sytuację. No i dzisiaj też się tak wydawało, bo w pierwszej połowie Jarek Gat, znakomita sytuacja przecież na strzelenie bramki i potem słupek, poprzeczka. Także tych sytuacji było kilka. No, cieszę się, że w końcu coś wpadło. No właśnie, zastanawiające jest, jak to przegrywacie ze słabszymi, a wygrywacie z lepszymi? No ja mówię, ja poniekąd zawsze stwierdzam, że mecze się rozgrywają w głowie też chłopców. Niekiedy jest podejście do meczu, że o, gramy ze słabszą drużyną, to będzie to jakoś inaczej wyglądało czy coś. A widzimy, może lepsza motywacja jest jednak na te silniejsze drużyny. Widać, że przynajmniej tkwi potencjał, a cieszę się z tego, że dzisiaj przyzwoicie zagrał Filip Piskuła, przecież zawodnik, który zazwyczaj z ławki wchodzi. Bardzo dobrze Michał Skowron wszedł na końcówkę, prowadziliśmy na debiut Amadeusza Jelskiego. Także dalej idziemy w tym kierunku. Coś będziemy poprawiać jeszcze? Na pewno będziemy poprawiać całe fragmenty gry i w obronie. No właśnie, bo to jest ten problem z tymi stałymi fragmentami gry. Czy na pewno będziemy nad tym pracować, będziemy nad tym, ale poniekąd w obronie to rozumiem, bo jest po prostu zbyt duża rotacja w tej chwili zawodników i trzeba co mecz zmieniać zadania poszczególnym zawodnikom. Zna pan również niektórych zawodników Pogoni Świebodzin, jak Mikołajczyk, Michael Zieliński. Chciałby pan, żeby oni występowali po stronie drużyny Promienia? To są zawodnicy, których znamy tutaj dobrze. Wszyscy trenerzy w świecie tutaj naszym żarskim wiedzą, że i Michael, i Paweł to są dobrzy zawodnicy, którzy odnosili sukcesy grając w Promieniu. No w pewnym momencie nasze drogi się tutaj rozstały, ale nie powiem nie, no na pewno, że gdyby była taka możliwość, na pewno chętnie bym skorzystał z tych zawodników. Ja właśnie, jak oceni pan wychowanków Promienia w dzisiejszym meczu i w ogóle? Tutaj też trzeba zaznaczyć, że Michael zadebiutował w trzeciej lidze, w dniu dzisiejszym. No, cieszę się, że mógł to zrobić przed własną publicznością. Uważam, że zagrał niezły mecz, bo te bramki, które wpuścił, to praktycznie nic tam do powiedzenia nie mógł mieć, bo to cały czas były sytuacje czyste, czy tam sam na sam, czy z 5 metrów. Jeżeli chodzi o Pawła Zielińskiego, to jest to naprawdę bardzo dobry zawodnik, który już ma pewny skład tutaj w trzeciej lidze. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dzięki. Bardzo. Powodzenia życzę.